inteligencja warszawska przybyła, tutaj mówię o czasach doktora Chałubińskiego, druga połowa XIX wieku, górali wywyższała. Wywyższała w tym sensie, że teoretyzowała na temat, że w góralach zachowała się taka pierwotna polska dusza, chłopska dusza, prawdziwa, ludowa, nieskażona, że góral to jest ktoś szczególny, że jest tutaj szczególne poczucie honoru i szczególne poczucie wolności. Górale zawsze odczuwali swoją odrębność, odczuwają ją nadal, jednocześnie będąc zawsze związanymi z Polską. Tutaj nie było nigdy kwestii etnicznej stawianej w kontekście narodowościowym. W okresie II Rzeczypospolitej górale wielokrotnie demonstrowali swoje przywiązanie do ojczyzny. Żywo też interesowali się losami kraju. Także na Podhalu dostrzegano wzrastające zagrożenie ze strony hitlerowskich Niemiec. Na tym zdjęciu, wykonanym w 1938 roku, widzimy dumny ród Krzeptowskich. W zjeździe rodzinnym w Kościelisku uczestniczyło wówczas ponad 300 osób noszących to znane na Podhalu nazwisko. Mając na uwadze zbliżające się niebezpieczeństwo, uczestnicy zjazdu ufundowali karabin maszynowy dla polskiego wojska. Już wkrótce wybuch II wojny światowej podzieli ród Krzeptowskich. Wacław Krzeptowski, przedwojenny działacz ludowy. Andrzej i jego brat Stefan staną po stronie Niemców. Zaś Józef Krzeptowski zostanie królem kurierów tatrzańskich, żołnierzem Armii Krajowej. Niemcy wykorzystali odrębność górali, próbując przeciągnąć ich na swoją stronę. Jeszcze przed wojną starano się dowieść, że mieszkańcy Podhala pochodzą od germańskich Ostrogotów, którzy przed wiekami osiedlili się pod Tatrami. Na poparcie tych tez przytaczano przykłady podobieństwa niektórych elementów ludowego zdobnictwa. Najbardziej znana chyba, i o niej powiedzieć trzeba, to jest kwestia tej swastyki nieszczęsnej, która dzisiaj kojarzy się wyłącznie praktycznie z hitleryzmem i II wojną światową, a wiemy doskonale, że jest starym znakiem sanskryckim i w tym charakterze była wykorzystywana również w zdobnictwie podhalańskim. Mieczysław Karłowicz, znany kompozytor, który przecież sygnował swoje dzieła muzyczne, swoje manuskrypty muzyczne znakiem swastyki. W Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem pracuje Wojciech Szatkowski. W okresie okupacji dziadek jego, Henryk, był współtwórcą idei Goralenfolku, nowej kategorii narodowościowej górali Podhala. Wojciech Szatkowski przez kilka lat badał historię kolaboracji na Podhalu i rolę, jaką odegrał w niej Henryk Szatkowski, jego dziadek. Był zakochany w góralszczyźnie. To było efektem tej międzywojennej fascynacji, prawda? Tym, co góralskie. Fascynowała go i sztuka, i taniec, i po prostu to wszystko, co tworzyło tą prawdziwą góralszczyznę. Nic też dziwnego, że w 1933 roku w kościele świętego Marka w Krakowie ożenił się z Marią z domu Stopka Olesia, z moją babcią. Zamieszkał w Zakopanem. Henryk Szatkowski, człowiek kulturalny i elokwentny, znający kilka języków. Doktor prawa po studiach w Krakowie, Wrocławiu i Berlinie. W Zakopanem był znaną i szanowaną postacią. Henryk Szatkowski nie krył swej fascynacji kulturą niemiecką. No mogło być tak, że już przed wojną Niemcy go pozyskali, bo widywany był w towarzystwie Widera już od 1938 roku i Krzeptowskiego bardzo często. Wspomniany Witalis Wider, legionista, kapitan Wojska Polskiego w stanie spoczynku, pojawił się w Zakopanem w latach 30. Był właścicielem pensjonatu, przewodniczącym Związku Oficerów Rezerwy. To oficjalny obraz Witalisa Widera. Faktycznie był on agentem Abwery, czyli wywiadu III Rzeszy. Skutecznie unikał utrwalania swojego wizerunku. To jedyne z zachowanych zdjęć, na którym uchwycono go stojącego tyłem.
Wider był taką dotąd postacią zupełnie iluzoryczną. Gdzieś on się unosił jak taka, prawda, jak taki kruk nad tym Zakopanem niemiecki, który czeka tylko, żeby pozyskać górali i część tak zwanych ceprów. I on to zrobił. Rzeczywiście jego działania od 1934 roku spowodowały, że tu powstała siatka agentów i pozyskała ona i ludzi z wpływowych w środowisku turystyczno-narciarskim, powiedzmy sobie, takich jak mój dziadek, a z drugiej strony ten człowiek znalazł ludzi w środowisku góralskim, którzy to poparli i to bardzo mocno. Niemcy byli świadomi absolutnie, że muszą mieć kogoś, kto będzie stąd. Nie przywieziony z zewnątrz, wstawiony, bo taki ktoś nie zostanie kupiony. To musiał być ktoś stąd. A oczywiście wygodniej było, żeby był to ktoś, kto jest człowiekiem dosyć bezwolnym i łatwym do ukształtowania, łatwym do pokierowania z zewnątrz. Taką osobą idealną dla nich, jak się okazało i wydarzenia historyczne to potwierdziły, był właśnie Wacław Krzeptowski. W przypadku Krzeptowskiego był to splot przedziwnych okoliczności. Z jednej strony kontynuacji pewnej dumy osobistej. Otóż byłem na świeczniku, byłem w Stronnictwie Ludowym, byłem przewodniczącym Komitetu Powiatowego, byłem działaczem regionalnym. Dalej chciałbym być kimś. Krzeptowski miał wielkie dumy. Ryzykował licytacją. To mógł być punkt szantażu istotnego, dlatego że chodziło o znaczną kwotę pieniędzy, która praktycznie spowodowała, że byłby kompletnym bankrutem. On dosyć łatwo w rękach tych, którzy ten ruch przygotowali, a później byli jego ideologicznymi wykonawcami, czy też nadzorcami. Myślę o Witalisie Widerze, myślę o Henryku Szatkowskim. Dość łatwo dawał się kształtować i to był problem Wacława Krzeptowskiego. Wojciech Szatkowski, zbierając informacje o Goralenfolku oraz działalności okupacyjnej swego dziadka, skorzystał ze wspomnień bliskich. W Zakopanem, w pobliżu domu rodzinnego Henryka i Marii Szatkowskich, mieszka do dzisiaj ich córka Zofia Fortecka. Mama się zbuntowała. Musieliśmy się przeprowadzać do cioci Zośma Stopkównej Marcinowskiej, do drugiego domu. To znaczy były jakieś konflikty. Czyli babcia jednak nie akceptowała tego, co dziadek robił, czyli tej koncepcji Goralenfolku? Nie, akceptowała i absolutnie. I myślę, że nawet wyrażała to w jakiś sposób, między innymi, że z tamtego domu przeprowadziliśmy się do cioci. I przede wszystkim nie wzięła tej kękarty góralskiej, co nie było łatwe dla ojca, który przecież w tym działał. Jest 7 listopada 1939 roku. Od 2 miesięcy nad Krakowem, dawną siedzibą polskich królów, powiewa czerwona flaga ze swastyką. Tego dnia Hans Frank, gubernator generalnej guberni, przyjmuje na Wawelu góralską delegację składającą wierno-poddańczy hołd. Na czele delegacji stoi Wacław Krzeptowski. Kilka dni później namiestnik Hitlera odwiedza Zakopane, witany przez górali związanych z Wacławem Krzeptowskim. Góralski książę, Goralenfürst, jak go już wówczas nazywali Niemcy, powie: 20 lat jęczeliśmy pod polskim panowaniem, a teraz wracamy pod skrzydła wielkiego narodu niemieckiego. Zdjęcia te to widomy dowód zdrady. Wacław Krzeptowski, mając mocne poparcie nowych protektorów, czuł się panem na Podhalu. W Zakopanem mało kto ośmielił się mu przeciwstawić. Bez skrupułów wykorzystywał swoją władzę, nawet w stosunku do ludzi dobrze mu znanych. Wacek otworzył drzwi, weszedł pierwszy, zanim wszedł gestapowiec. Binoklak, buty wysokie, skórzane tu, opaska na ręce. I Wacek mi się pyta: słuchaj, gdzie jest Jasiek? Jest Jasiek, jak on nie był, jest w łaźni. A gdzie ma ubranie?
Jak tam, no w pokoju zamknięty tam. Wziął portki, wziął cuchę i w tej cuszy pojechał i spodniak wujka do Krakowa witać Niemców. No pięknie zdobiona, tu ma jakieś 9 osiły. To ta cucha ma podobno już około 90 lat. Albo lepiej, dobra. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Mamy własny dom Związku Gorali, gdzie mamy możliwość się zebrać, gdzie władze niemieckie ustosunkowały się życzliwie dzięki sztabkomisarzowi Martwy Zakopanego. Także działalność nasza coraz większa. Nawet kilka już ochotników zgłosiło się do SS w Krakowie. Także obecnie nawet mamy przyrzeczone, że będziemy mieli własną policję góralską. Es ist, er war vor dem Kriege seit mehreren Jahren schon der Anführer der hiesigen Bauerngruppe im Kreis der Neumark. W 1942 roku Niemcy przy udziale Wacława Krzeptowskiego powołują w Zakopanem Komitet Góralski. Mieszkańcy Podhala przechodzą kolejny sprawdzian lojalności. Teraz mają opowiedzieć się jednoznacznie, kim są – Polakami czy Góralami. Przyjęcie polskiej kękarty łączyło się z odwagą i ryzykiem wywiezienia na roboty do Niemiec. Karta góralska miała zaś ułatwić okupacyjne życie. Tu była bieda, tutaj był często głód. W związku z tym mieli nadzieję może na lepsze kartki, na mniejsze kontyngenty, na lepszą szansę przeżycia. Tam, gdzie działacze Komitetu Góralskiego byli bardziej zdeterminowani, gdzie działali właśnie pewnego rodzaju szantażem czy zastraszeniem, liczba osób biorących te kękarty jest znacznie większa, czy odsetek tych osób, niż w innych miejscowościach. Bo wujek też nie podpisał. To przyszedł do łaźni i go mu, Jasiek, nie tak, że nie chcesz, no musisz podpisać. No, no i wujek rod, nie rod i musiał iść i podpisać i kękartę i wziąć góralską. To z przymusu było. Na Podhalu kękartę z literą G przyjmowano z reguły niechętnie. Mało kto świadomie, bez gruźb, rezygnował z przynależności polskiej. Władysław Gąsienica, gdy działacze Goralen Folku tłumaczyli mu, że skoro nosi góralskie portki, powinien wziąć niebieską kękartę, odparł: portki góralskie, ale to, co w portkach, polskie. Przykłady takie nie należały do rzadkości. Kękartę góralską na Podhalu przyjęło 25 tysięcy osób, czyli 18% mieszkańców. W miejscowościach takich jak Bukowina Tatrzańska czy Krościenko odsetek ten był jeszcze mniejszy, wyniósł niespełna 3%. W samym Zakopanem kękarty z literą G przyjęło 2,5 tysiąca, niespełna 1/4 mieszkańców. Pomimo szczególnego podejścia do górali, którzy odegrać mieli istotną rolę w hitlerowskich planach, Podhala nie ominął okupacyjny terror. Samego Zakopanego, które przed wojną liczyło 18 tysięcy mieszkańców, zginęło około 4 tysięcy ludzi w czasie wojny. To był strach, to był terror. Honor dla górala to jest coś wielkiego.
I ten honor został splamiony. Znaleźli się zaprzańcy, którzy za parę dutów dla zrobienia kariery poszli na współpracę z okupantem. I to bardzo bolało Augustyna Suskiego, poetę z Szaflaru, bardzo bolało Jadwiga Apostoł, Tadeusza Popka. I ci ludzie zawiązali związek do walki o obronę honoru góralskiego. Konfederacja Tatrzańska, bo taką nazwę nosił ów związek, powstała na początku czerwca 1941 roku. W jej skład weszli zarówno cywilni, jak i wojskowi konspiratorzy. W ciągu kilku miesięcy utworzono 39 placówek terenowych Konfederacji. Z czasem miały one przekształcić się w oddziały wojskowe. I ta konfederacja powstała w naszym rodzinnym domu, w domu rodziny apostołów w Nowym Targu, przy ulicy Królowej Jadwigi 19. Tam odbywały się spotkania, tam pracowała drukarnia, gdzie wydawano ulotki. To było najważniejsze, dotrzeć do ludzi z informacją, zmienić myślenie, powiedzieć o patriotyzmie, powiedzieć o Polsce góralom. Na przełomie stycznia i lutego 1942 roku gestapo, dzięki pracy agenta ulokowanego w szeregach konfederatów, udało się rozpracować organizację i aresztować czołowych jej przedstawicieli. Kilka miesięcy później na Podhalu powstał oddział partyzancki Bolesława Duszy Szaroty. Władysław Szepelak był jednym z żołnierzy Szaroty. W lesie nad Bielanką, dla upamiętnienia tych, którzy zginęli w walce z Niemcami lub zamęczeni zostali w katowniach gestapo, ufundował pamiątkowy obelisk. Szarota był pierwszy, który zaczął walkę zbrojną z Niemcami. Wykonywał wyroki śmierci. Ja się z tym nigdy nie mogę pogodzić, żeby wieszać albo powiedzmy nożem zabić. Ale jak to mówiłem do naszego komendanta, to mi powiedział, że kula to jest śmierć żołnierska, a na zdrajców to jest powróz albo nóż. Władysław Szepelak, aresztowany, trafia do zakopiańskiego Palas w czasie okupacji słynnej katowni gestapo. Po ciężkim śledztwie przesiedział tydzień o głodzie, przykuty w piwnicy łańcuchem do ściany. W budynku, gdzie masakrowano polskich patriotów, często bywał Wacław Krzeptowski, jednak w zupełnie innym charakterze. Jest takie wstrząsające zeznanie kobiety, która sprzątała tam właśnie w palas, kiedy opowiadała właśnie o wizycie Krzeptowskiego u Roberta Weissmana, który był wówczas szefem placówki gestapo w Zakopanem, gdzie obaj zachowywali się dosyć swobodnie, a on jeszcze wobec niej no, dosyć niegrzecznie właśnie tak, traktując ją z góry. No, z tymi więźniami, no to tak, przyjeżdżali z palacy tu do łaźni. No to ja też się tam kręciłem przy tym, bo ja pomagałem wujkowi wydawać bieliznę. To i widziałem tych więźni też. Jak byli zbici, to w głowie się nie mieści. Od góry plecy do samych tyn, a ciała tutaj tak byli zbici, że były przyklejone. To jak wleźli do parówki, a wyszli, to całe te z ciałem odpadowały te przyklejone watą tam, czym innym tym. Niemcy jednak te swoje rozmaite ruchy, łącznie z prześladowaniami, łącznie z rozstrzelaniami, na przykład na początku wojny, przy wylocie Doliny Chochołowskiej obywateli Zakopanego wykorzystywali propagandowo do siania terroru, do siania strachu.
Więc, a nawet jeżeli tego nie wykorzystywali w sensie obwieszczeń, to takie wiadomości rozchodziły się lotem błyskawicy z ust do ust, bo to była mała społeczność, która doskonale się znała. Krótko mówiąc, Wacław Krzeptowski nie mógł o tym nie wiedzieć. Od samego początku wojny górskie szlaki przemierzali kupierzy tatrzańscy. Z okupowanego kraju przeprowadzali na Węgry osoby cywilne i wojskowe. W drodze powrotnej przenosili pocztę konspiracyjną, pieniądze, broń, a także przeprowadzali emisariuszy. Początkowo kurierzy tatrzańscy zapewniali jedyną możliwą łączność okupowanego kraju z rządem emigracyjnym. Ci najlepsi, najbardziej doświadczeni wywodzili się z grona przedwojennych sportowców lub przewodników tatrzańskich. Jednym z najbardziej znanych kurierów był skoczek narciarski, czterokrotny olimpijczyk Stanisław Marusarz. Po zatrzymaniu przez gestapo z Zakopanego trafił do więzienia na ulicy Montelupich w Krakowie, gdzie po odmowie współpracy z Niemcami skazany został na śmierć. Wówczas oddał jeden z najważniejszych skoków swego życia. Skok, który otworzył mu drogę na wolność. Rozginamy kraty, w ten sposób wkładamy dechy. Mamy w lewo, w prawo, wyżej i niżej. Więcej nie dało się rozciągnąć. Deski wycofujemy. Wiążemy prześcieradło. Oknie, żeby mieć mniejszy skok na dole. Wiążąc to prześcieradło, tutaj więzień będzie mógł się po prześcieradle przynajmniej 1,50 m do 2 metrów obniżyć. Będzie mniejszy skok. Marusarz po ucieczce z Montelupich nie mógł już wrócić na kurierskie szlaki. Józef Krzeptowski, blisko spokrewniony z wysługującym się Niemcom Wacławem, 58 razy przemierzał trasę z Zakopanego do Budapesztu. Był niekwestionowanym królem kurierów. Kiedyś ktoś go zapytał, dlaczego się tak naraża, prawda, na tych kurierskich trasach. Krzeptowski Józef powiedział, żeby mi ktoś później po wojnie nie pluł w twarz za to, że ja mam takie nazwisko. To było wszystko cicho zrobione. To była, ja wiem, może 10, może 11. Wtedy przyszedł chyba z Węgier i nie szedł drogą, tylko szedł tu chodnikiem, tu. I patrzę po ruchach, jak Krzeptowski idzie. No i mówię, dobry wieczór, wujek. A skąd się mi te tak poznał? Ja go tam po ruchach, mówię. A on szedł do brata, tutaj do Zakrzyż, do ten. To mówi, słuchaj, Jurek. No nikomu ani słowa, byś mi widział. Na Korpielówce siedział taki Gustaw Hoły razem ze swoją babą Janielą. To byli starsi ludzie, mieli taką chałupę góralską pod jednym dachem i u tych Gustawów prawie całą wojnę ukrywał się ujek Krzeptowski. Miał tam swoją melinę. I co jest ciekawe, że przecież od tej chałupy, no po prostu w linii prostej 200 metrów było sanatorium, to obecne WZWW, a tam w czasie wojny było pełno Niemców, bo oni tam przyjeżdżali na wypoczynek, na kurację i tak dalej. Tutaj jest grupa ludzi na Podhalu, którzy wobec Wacława Krzeptowskiego odczuwają swego rodzaju wdzięczność. Wynika ona chociażby z faktu, że uratował im życia. Jedną z takich postaci jest Józef Krzeptowski-Jasinek, który będąc z matką w Zakopanem,
przyglądał się jakiemuś takiemu ogrodzonemu terenowi i wpadł tam do środka. Okazało się, że tam była grupa Żydów, być może przygotowana do likwidacji. Jego matka udała się do siedziby Wacława Krzeptowskiego i prosiła go o interwencję i to się udało. Takich osób jest dużo. Ja do nich dotarłem, bo wydaje mi się, że trzeba też pokazać tą drugą stronę medalu, ale w tym wszystkim trzeba pamiętać, że jednak zdrada była zdradą. Dobry panie Jurzku, witam. Witam cię, panie Wojciechu. Co słychać? No, przyszedłem pogadać, tak jak żeśmy się umówili wcześniej. No to można? Dobrze. I nas prześladowały po wojnie zaraz takie sytuacje, że jeżeli się człowiek przyznał, że się nazywa Krzeptowski, a szczególnie w Krakowie, bo ja gimnazjum i liceum kończyłem w Krakowie, no to mówili nieraz, co będziemy robić gwoździami. Przyjdą takie czasy, prawda? I ta odpowiedzialność zbiorowa, że wszyscy za jednego, była. I to myśmy się nawet nie starali chwalić nazwiskiem. I co ciekawe jeszcze tutaj dodam, że ojciec, jak kiedy był w Stalagu, bo była taka sytuacja, kiedy Niemcy zabrali, podbili Paryż, Francję, kończyli, to wtedy, kto miał nazwisko Krzeptowski, to wypuścili, jak chciał, wywoływali i ojciec został wywołany na apel rano, i że jest wolny. I ojciec podziękował, bo wiedział, że Krzeptowski, jakaś tam wiadomość była, że to za sprawą jest Krzeptowskiego. Krzeptowscy posiadali wiedzę za dużo, mianowicie wiedzę na temat Kozielska, Starobielska i tak dalej. I wiedział to Macek od Weissmana. Tyle mogę powiedzieć. I to jest prawdopodobne. Pod koniec 1939 i na początku 1940 roku w Zakopanem odbywa się kilka spotkań niemieckiej tajnej policji państwowej Gestapo z przedstawicielami pokrewnej sowieckiej instytucji NKWD. W początkowej fazie wojny, kiedy Hitler i Stalin byli sojusznikami, najprawdopodobniej dochodzi do wspólnych ustaleń mających na celu skoordynowanie działań likwidacji polskiej inteligencji. Jak na razie historycy nie natrafili na dokumenty ostatecznie potwierdzające te przypuszczenia. Czy Wacław Krzeptowski, dla Niemców już wówczas Goralem Fürst, książę góralski, mógł coś wiedzieć na ten temat? Tego z całą pewnością nie można wykluczyć. Na Olczy było zorganizowane przyjęcie Himmlera tu w Zakopanem przez Andrzeja Wawrytkę i występ młodzieży góralskiej. I jeszcze było, no są dokumenty, które wskazują, że wszyscy ci dygnitarze Goranfolku na 100% wzięli udział w tym. Górali zawsze wykorzystywane, żeby ich powitać, ładnie to i tak dalej na początku, ale w sali jako tam na roboczo udziału na pewno nie brali, bo to jest za wysoki był już szczebel. Goralenfolk nie powiodła się. W 1942 roku, kiedy Niemcy próbowali utworzyć góralski legion Waffen-SS, zgłosiło się 300 ochotników, z których jedynie 100 nadawało się do wojska. Oficerowie niemieccy ich przydatność bojową ocenili bardzo źle. Wacław Krzeptowski nie był już potrzebny. Dodatkowo zdefraudował sporą sumę pieniędzy, którą hitlerowcy przeznaczyli na działalność Goralenfolku. Pozostała mu już tylko ucieczka z Zakopanego. Wcześniej spalił wszystkie obciążające go dokumenty, pozostawiając jedynie te, które ukazywały go jako okupacyjnego zbawcę górali. Ja myślę, że to on nawet sam nie był pomysłodawcą tego wszystkiego i tego Goralenfolku, bo on był, ja bym powiedział, że to, przepraszam za to, że był na to chyba za głupi, żeby tak wykombinować taką perfidną sprawę. Uważał się za pewnego rodzaju takiego przedstawiciela górali tu bocaleńskich, no i musieli go po prostu rozbudzić w nim taki to poczucie,
słuchajcie Wacławie, Polski i tak nie będzie. Wy będziecie takim tym mężem opatrznościowym, który uratuje to, co się uratować dało. I on musiał chyba na to pójść. No. W 1944 roku widać już zbliżający się nieuchronnie koniec III Rzeszy. Dwaj ideolodzy i twórcy Goralen Folku, tajemniczy Witali Zwider oraz Henryk Szatkowski, opuszczają na zawsze Zakopane. Ja pamiętam ojca ostatni raz w czasie Bożego Narodzenia, wydaje mi się 43. Po prostu wyjechał, jak ciągle wyjeżdżał i na tym się skończyło i potem nigdy nie mieliśmy żadnej z niego wiadomości. Było kilka wersji jego ucieczki, prawda? No jedna pokazywała Włochy, Austria, Włochy, później do Rzymu. Prawdopodobnie tak było. Natrafiłem na dokumenty, które wskazują, że ostatecznie trafił do Londynu, do Wielkiej Brytanii. I tu ślad się urywa. Wacław Krzeptowski nie miał takich możliwości. Musiał sam zadbać o siebie. Tu w Dolinie Kościeliskiej Korpielskier postawił taki szałas. Korpiel opowiadał w ten sposób do mnie, że jednego razu Krzeptowski przyprowadził mi tu do Wacka. A ja się tak zastanawiałem niby, czemu ten Krzeptowski miał tego Wacka sprowadzać, skoro wiadomo było, kim był Wacek. Niemcy wiedzieli o Krzeptowskim, że jest kurierem i chcieli go złapać, wyznaczyli nagrodę i tak za niego. I wzięli na przesłuchanie żonę Władzie do palacy, prawda? A potem aresztowali jej brata i ojca, Krzystyniuków. I wtedy Władzia posłał do Wacka Krzeptowskiego prosić o pomoc. I Wacek spowodował to, że Krzystyniuków wypuścili. Wacek wtedy szukał u niego pomocy. Słuchaj, ja ci pomógł, pomóc i te teraz mnie. I tego Wacka przyprowadził. Ale jak Korpiel godał, to także, a Wacek nam tu zacął rządzić, tak ja łapię karabin i godał mu, te suki synie zdrajcy, ja cię tu zaraz zastrzelę. No i Wacek się od nas wyniósł. I potem siedział w takiej sopie pod kominami tylkowymi, na holi. A była zima, no i stamtąd się przeniósł do brata Julka. No stamtąd właśnie od tego Julka nakryli go tamci partyzanci z tego Studzińskiego czy któregoś. Kurniawe, oddział Kurniawe. I stamtąd go wyprowadzili. I mnie potem opowiada ta stara Gustawka, bo my się bardzo często spotykali. I goda mi tak, że jednego wieczora zaburzył do nos Stasek Korpielskier. I goda tak, ciotko, pozyćcie z nam powroza, bo mamy ha w ciele i nie mamy go na tym prowadzić. No i wiesz, na tym powrozie powiesili Wacka Krzeptowskiego. A to było chyba 20 stycznia 1945 roku. W niedzielę rano wyszliśmy z kościoła i jakiś chłopak goda tak, słuchajcie, hań na Cajkówce, bo to tak się nazywał ten część Krzeptowek, na smreku wisi wisielec. A to pójdźmy wartko, nie? Tym terenem, co teraz jedziemy, to kiedyś były puste pola. Tu nie było po lewej stronie żadnej chałupy. A tu trochę dalej, po lewej stronie, pokażę wam ten domek, taki niewielki, co mieszkała ta Gustawka, która pożyczała tym partyzantom powroza, na którym powiesili Wacka Krzeptowskiego. Za tym murem tu taka dróżka prowadzi w głąb, o, tu by mogli przystanąć. Trochę dalej i tam z tyłu za tym drewnianym domem widać dach takiej starej chałupy, taki czerwony samochód, koni stoi. To tam właśnie mieszkali ci Gustawy i tu właśnie Korpiel był pożyczać powroza. No a stąd już niedaleko mamy to miejsce, w którym Wacka powiesili. Ta dróżka w lewo, która tam prowadzi, to kiedyś była tu taka miedza i tutaj to drzewo rosło. I mniej więcej tu, gdzie ten słup, to na miedzy był ten gałęziasty smrek. A potem jak oni tu przyjechali, zabrali go, wsadzili, to potem pojechali prosto tam w stronę Budzowskiego i na Krzeptowki. Wszedł przewodnik Zarecki z dołu i ja tu był ten i on mówi, wiesz co,
Godają, że powiesili tu kogoś i ten. Ale ktoś i ten nadmienił, czy to nie będzie Wacek. Ja go tam mówię, ja nie wiem, bo byłem 4 razy go, teraz 5 idę. Przecież jak Wacka znowu, ale ja go nie poznał w ogóle. A Szymek mi go rozoleskira. Wiesz co, Jurek? Ja go zaraz poznał. Wisiał jeszcze tak nogami, dostawał palcami do, tak było wycechrane tutaj pod tym drzewem. Mówił, dość ciężki, no to ta linka się trochę naciągła i ten. Co się okazuje? On go odwrócił i mówi, to jest Wacek Krzeptowski. Wacława Krzeptowskiego, który w czasie okupacji z woli Niemców sprawował władzę na Podhalu, pochowano po kryjomu na cmentarzu parafialnym w Kościelisku. Gdzie dokładnie złożono ciało do grobu, wiedzą już dzisiaj tylko nieliczni. Wraz ze śmiercią Wacława Krzeptowskiego zakończył się rozdział największej w okupowanej Polsce kolaboracji z hitlerowskimi Niemcami. Po wojnie w komunistycznej Polsce odbył się proces górali związanych z Goralem Folkiem. Nowa władza nie rozprawiła się surowo z kolaborantami. Jedynie Józef Cukier otrzymał 15 lat więzienia. Można sądzić, że władze chciały po pierwsze temat zamknąć, po drugie temat nieco rozmyć. W innym procesie komunistyczny sąd skazał Jadwigę Apostoł, jedną z założycielek Konfederacji Tatrzańskiej, która po aresztowaniu przez gestapo końca wojny doczekała w obozie koncentracyjnym. UB chciało dowiedzieć się, czym była Konfederacja. Jadwiga, czyli to moja ciotka, z dumą opowiadała przesłuchującym ubowcom o zasadach działania konspiracji. Ubowcy zapisywali wszystko skwapliwie i na procesie, który później jej wytoczono, przedstawili, że była szefem organizacji o nazwie Placówka Naczelna i wszystko to, co zeznała w śledztwie, przytoczyli, z tym tylko, że całą akcję umieścili o 5 lat później, nie w 1941, a w 1947 roku. Dostała 5 lat więzienia. Józef Krzeptowski, król kurierów, po wojnie także długo nie cieszył się wolnością. Aresztowany przez NKWD, 4 lata spędził w łagrach sowieckich. Po powrocie na Podhale, aż do śmierci darzony był przez górali powszechnym szacunkiem. Z wielu relacji wynika, że w latach 50., a nawet 60., górale wstydzili się jechać w Polskę ubrani po góralsku. Przebierali się po pańsku. Wstydzili się mówić po góralsku, że zdarzały się przypadki gdzieś tam, no szczególnie myślę o Warszawie, która jednak miała ten mit powstańczy, niepodległego miasta, gdzie góralom pluto pod nogi jako zdrajcom. Czyli ta świadomość tej zdrady na Podhalu była dosyć mocna. Osoby, które no, mają przodków, którzy działali w Goralen Folku szczególnie, czują pewien dyskomfort, stają się jakby tą zdradę za pieniądze umniejszać. Ale niech te konflikty i te spory zostaną w przeszłością. Coraz częściej patrzymy na to z dystansu i umiemy się przyznać, że były błędy, że część ludzi zwątpiła, część została obałmucona. Niewielu poszło dla zysku, wielu poszło ze strachu. Górale zbłądzili. Zbłądzili, ale chcą to naprawić. Godają, że nasi pradziadkowie to byli Niemcy. No to ja się pytam, jak o to prawda? No powiedzcie sami, jak o to prawda? To jest ino głupi chłop ten Wacek. On jest jedyno mądry na sobie i do swoich kamratów. Furt przynapił tylko grupów tak z okopanym wodzi i strasznie rządzi. Ludzi po pysku wiele. Niemiecko świnia zatracono. Tu! Przyjdzie i na niego czas. Zobaczycie, Kasper. A, toście dobrze powiedział, panie Tadziu. Pewnikiem i przyjdzie. Ale Bóg Jezus jest nierychliwy, ale sprawiedliwy.